witam Was w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ja dzisiaj mam taki dosyć ekscytujący dzień, ale pełen różnych rzeczy do zrobienia. Właśnie zbieram się do wyjścia. Co prawda, jeszcze jestem w piżamie, ale to już jest ostatnia faza moich przygotowań. Muszę tylko się jeszcze ubrać, pomalować usta, spakować torebkę i w drogę. Mam wizytę u lekarza 10:50, muszę być pół godziny wcześniej, no i muszę też dojechać, jest koło 9:30, także zaraz wychodzę z domu. Więc to jest pierwsza rzecz do zrobienia. Następnie, nie druga, ale następnie czekam na kuriera, który pewnie przyjdzie w momencie, w którym ja tylko wyjdę z domu, no ale to nieważne, mam nadzieję, że tak nie będzie i że zdążę wrócić. Zamówiłam dwie ekstra paczki, które Wam muszę pokazać, bo to będą przepiękne rzeczy, więc już się nie mogę doczekać, więc czekam na kuriera, nawet dwóch. No i dzisiaj jest też ten dzień, ostatni mój dzień wolności przed nową pracą. Dzisiaj też będę nagrywać film o moich poszukiwaniach pracy, o mojej nowej pracy i mam nadzieję, że on się już pojawił na kanale, więc jeżeli tak, to Was do niego odsyłam. W każdym razie, dzisiaj jest właśnie ostatni dzień mojej wolności przed nową pracą, jutro już idę do pracy, więc dzisiaj czekają mnie też takie organizacyjne rzeczy typu na przykład przygotowanie sobie posiłków do pracy na ten tydzień. W każdym razie, dzisiaj zaczynamy nowego vloga. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, tak jak już mówiłam. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a ja już przestaję gadać, tylko idę zrzucić piżamę, ubrać się w coś i wychodzę, żeby przypadkiem się nie spóźnić. Ja już jestem gotowa, także wychodzę. Nawet wzięłam okulary, bo coś widzę, że tak słoneczko dzisiaj świeci, pomimo tego, że wczoraj po prostu wiatr urywał głowy i deszcz był cały dzień, to dzisiaj widzę, że jest tak trochę ładniej. Więc założyłam sobie szary sweterek, dżinsy, żeby było wygodnie i kurteczkę skórzaną, także biorę torebkę, wszystkie dokumenty i lecimy. Dobra, lecę. Dajcie znać, jak obstawiacie. Czy kurier już dzwoni do moich drzwi? Czy będzie tam za 5 minut, jak już będę w drodze? Właśnie to jest najgorsze, nie? Słuchajcie, w takim oczekiwaniu na kuriera. Jak człowiek musi gdzieś wyjść w tym dniu, zazwyczaj staram się być, ale wiadomo, że to tak się nie da. No i niestety. Zobaczymy. Mam nadzieję, że zdążę wrócić. Trzymajcie kciuki! Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, ale właśnie idę na metro. Już wyszłam od lekarza, co zresztą widać. I jestem zdrowa, zdolna do pracy, więc wszystko poszło ok. Także mogę zaczynać. A tak w ogóle to jestem w okolicach mojej starej uczelni. I powiem Wam, że jestem w szoku, jak to się wszystko zmieniło, bo nagle powstało mnóstwo wieżowców, których ja wcześniej nie widziałam i nie było ich tu, jak ja chodziłam. Niesamowite, jak to wszystko szybko powstaje. Ja już wróciłam do domu. Jeden kurier był przed moim wyjściem, a drugi kurier oczywiście pojawił się wtedy, kiedy ja wracałam do domu. Nie chciał zaczekać, a zależało mi na tym, żeby jednak wniósł mi tę paczkę, bo trochę waży. Akurat to był ten, który miał cięższą paczkę. Ale już są, więc zaraz Wam pokażę i jedną, i drugą zresztą. Przebrałam się już w coś nieco wygodniejszego. W moje super misiaste dresy i kapciochy. Nagrałam film, musiałam podładować aparat, bo się rozładował. I teraz wracamy do tego, że jestem tak niesamowicie podekscytowana. Au! Jeżeli nie znacie Desenio, to Desenio jest to firma z pięknymi plakatami i ramkami, ale głównie mają po prostu miliony plakatów. Przepięknych plakatów. I ja ostatnio właśnie widziałam u koleżanki te plakaty i zastanawiałam się, czy by właśnie sobie tych plakatów nie zamówić tutaj do nas do salonu i do sypialni. A to Wam później pokażę, mogę Wam o tak pokazać. Zobaczcie, jakie piękne róże białe. Ten akurat idzie do sypialni. Ja muszę Wam powiedzieć, że no, dałam Patrykowi wybrać i wybrał dwa te obrazy. Na resztę się zgodził, ale dwa wybrał. No i ładne są, bardzo ładne. Więc musiałam iść z nim na kompromis, to w końcu on też tu mieszka, nie? Więc też musiał coś wybrać. Dobra, wkładam w ramy, to Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, to są naprawdę duże ramy. I zobaczcie, my tutaj nad łóżkiem
Mamy 4 obrazki, które nie są nasze, nie my je powiesiliśmy, tylko właścicielka. I chciałam zakryć te dziury, no bo jak widzicie jest ich 4, więc to dosyć sporo dziur. Także mam nadzieję, że taki rozmiar będzie wystarczająco duży, żeby po prostu te dziury zakryć. No słuchajcie, jestem w szoku, właścicielka chyba specjalnie powiesiła te 4 obrazki i specjalnie wbiła w takich miejscach te gwoździe, bo to pasuje idealnie. No są dosłownie w tych miejscach, w jakich powinny być, wiszą i trzymają się i są przepiękne. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Moim zdaniem te 2 obrazy no wyglądają milion razy lepiej niż tamte 4. Nie wiem, dajcie znać, które wam się bardziej podobają. A teraz prawdziwa strona YouTube'a, a nie żeby dziewczyny było, że mam takie piękne, idealne mieszkanie. Mam też w domu faceta, który ma mało idealny fotel. Tutaj jest ładna sypialnia i obrazy, a tutaj królestwo Patryka. No niestety. Może kiedyś się dorobimy 3-pokojowego mieszkania i to wszystko pójdzie stąd. Pójdzie i nie będzie wracać. Natomiast w salonie też wisi już obraz, też nie jest nasz i też mi się nie podoba. Okej, mamy już chwilę później. Okazało się, że tutaj gwoździe już nie są, widzę, tak super jak w sypialni, bo niestety są trochę wbite krzywo. Ale tam dam! Oto jest nasz efekt. Tak się prezentuje nasz salon i wydaje mi się, że po prostu te obrazy pasują tu idealnie. Wybraliśmy w złotych ramach, no i jak widzicie są 2 zdjęcia. Ja chciałam, żeby to były inne ilustracje, chciałam, żeby coś innego było na tych plakatach, no ale że Patryk wybierał, no to chłopak wybrał Las Vegas i Los Angeles. To są 2 miasta w Stanach oczywiście, które bardzo nam się spodobały, kiedy byliśmy tam na wakacjach. No i jak Patryk zobaczył te 2 miasta, to mówi, dawaj te zdjęcia. No i ja nie byłam przekonana, ale tak patrzę teraz, że w sumie wyglądają całkiem fajnie. Będę miała dla was kod rabatowy, jeżeli macie ochotę sobie taki plakat zamówić, a myślę, że naprawdę warto, bo realizacja jest szybka. Plakaty są piękne. Na hasło Zmianoholiczka macie 25% zniżki na wszystkie plakaty na wszystkich stronach Desenio do końca 10 października, także troszkę czasu jeszcze macie, z wyłączeniem ramek i kategorii Handpicked i Collaborations. Wszystkie te informacje podam wam też w opisie, bo wiem, że ciężko tak wyłapać. Może się to później zawieruszyć, także zerknijcie do opisu, jeżeli macie ochotę sprawić sobie takie plakaty. Przyszła do mnie zamówiona paczka z Home & You, więc od razu wam pokażę, co my tutaj mamy. Zamówiłam tylko 2 rzeczy. Pierwszą z nich jest taki młynek elektryczny. Brakowało nam czegoś takiego. Mamy swoją starą solniczkę, pieprzniczkę, ale powiem wam, że już są naprawdę stare. Mają chyba ponad 6 lat. Jeszcze w pierwszym mieszkaniu je miałam i kupowałam je do pierwszego mieszkania. I teraz chcieliśmy coś takiego troszkę ładniejszego, trochę bardziej designerskiego, no i też bardziej praktycznego. Ten młynek jest, tak jak mówiłam, elektryczny, od razu z podziałem na sól i pieprz, więc będzie właśnie zarówno sól, jak i pieprz mielona, więc można też coś takiego fajniejszego tutaj wsypać, także bardzo się cieszę. I jest taki naprawdę bardzo ładny, kosztował chyba z 80 zł, także no, nie najgorzej, jest na baterię, także mam nadzieję, że nam się sprawdzi. I drugą ogromną rzeczą, zobaczcie jaki jest przeogromny, jest koc. W kolorze oczywiście pasującym do naszego motywu przewodniego, czyli granatu. Bałam się, że ten materiał będzie jakiś taki sztuczny, taki nieprzyjemny, ale zobaczcie, jest taki super fajny, taki milutki, uwielbiam ten materiał. Ten koc kosztował 169 zł. I tak mniej więcej wygląda nasz kącik z kanapą. Koc na razie położyłam tu na górze. Jest, no jest naprawdę duży. Zastanawiam się właśnie, czy nie przeznaczyć go właśnie jako narzutę typowo. Ale skoro jeszcze nie mamy żadnego mniejszego koca, to stwierdziłam, że ten będzie na razie spełniał 2 funkcje. Albo ewentualnie może leżeć w ten sposób i służyć właśnie jako taka dodatkowa poduszka. Także no nie wiem, jeszcze się zastanowię. Ale jest naprawdę bardzo fajny. Dobra, słuchajcie, znowu się przebrałam. Już teraz w taką totalnie po domu koszulkę, bo w tamtej to jeszcze nagrywałam. Związałam włosy i niestety było miło, ale się skończyło. Popowieszałam obrazki, troszkę posprzątałam. A teraz przychodzi czas na gotowanie obiadu. Nie obiadu na teraz, bo już jest 17, ale obiadu na
kolejne dni po prostu chcę sobie przygotować lunchboxy do pracy. Jeżeli chodzi o przepis, to korzystam z książki Lunchbox na nowy dzień, nowe przepisy. To jest moja nowa książka, więc dopiero się z nią zapoznaję. Przepraszam Was za te wirujące paski, ale tak to jest właśnie jak się ma ledy. I dzisiaj właśnie mam zamiar zrobić ryż z kurczakiem po meksykańsku. To jest, słuchajcie, danie bardzo podobne do chili con carne, tylko że z ryżem i z kurczakiem, bez mięsa mielonego. W sumie tam to też się je z ryżem, więc po prostu zamiast mięsa mielonego macie kurczaka. I stwierdziłam, że to jest całkiem dobry przepis właśnie do takiego lunchboxa, więc zabieram się za to. Tutaj już mam przygotowane wszystkie składniki, także odpalę sobie coś na YouTubie pewnie i zabieram się za gotowanie, oby poszło mi szybko i sprawnie, bo w sumie chciałabym mieć jeszcze przed tym jutrzejszym dniem, wiecie, tak trochę spokoju, żeby chwilkę się polenić jednak. Okej, lunchboxy już gotowe, prawie, bo teraz jeszcze będę robić placuszki takie z jabłkiem i cynamonem. Robiłam to troszkę inaczej niż w przepisie, dodałam trochę więcej przypraw, ale to zawsze dodaję więcej niż w przepisach. I w przepisie było też, żeby połączyć wszystko z ryżem już na patelni czy w garnku. Ja tego nie mogłam zrobić z tego też względu, że robiłam większą ilość w dużym garnku. Dla Patryka też, więc ja będę sobie po prostu ten ryż gotować, no i mieszać już na miejscu, no a Patryk będzie sobie na świeżo gotował ryż. Teraz czekam, aż to wystygnie, później to zamknę szczelnie i wpakuję do lodówki i będę miała właśnie na jutro i na czwartek. A jeżeli chodzi o te placuszki, to pomyślałam, że zrobię właśnie takie. Jest to szybki przepis, właśnie bardzo mam ochotę na takie placuszki, jeszcze nigdy nie robiłam podobnych. I mam nadzieję, że wyjdą dobrze, więc zaraz zobaczę. Na pewno produkt dla każdego mistrza sportowego, który chce jeść zdrowo, lekko, ciekawie, oryginalnie. Skoro jedzenie gotowe, to wypadałoby też siebie przygotować. Torba spakowana, ubrania przygotowane i teraz tylko tam, prysznic w sensie. Więc lecę pod prysznic i pewnie odezwę się do Was po kąpieli. Pewnie tylko po to, żeby się pożegnać, no ale jednak. Witałam się z Wami w piżamie i żegnam się z Wami również w piżamie. Wykąpałam się, zrobiłam sobie peeling skóry głowy, peeling buzi, także cała się wypeelingowałam prawie. Idę teraz jeszcze zmontować dla Was filmy, bo muszę trochę podgonić, żebyście mieli co oglądać, kiedy ja już, wiecie, rzucę się w wir pracy i ta praca mnie pewnie początkowo bardzo pochłonie. Więc chciałabym, żebyście mieli co oglądać, także muszę pomontować troszeczkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie też jakiś komentarz. No i co? Widzimy się już w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już wkrótce. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!